Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnym wydaniu programu naszej Credit Union, który rozpoczniemy wiadomościami z Polski przygotowanymi przez telewizję Trwam. Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski w drugiej turze. Wybory prezydenckie, które odbyły się w minioną niedzielę, nie przyniosły rozstrzygnięcia. Nastąpi ono dopiero 12 lipca. Wynik wyborczy prezydenta Andrzeja Dudy to duży sukces, mówią przedstawiciele jego sztabu wyborczego. O dużym sukcesie mówi również Rafał Trzaskowski i jego zwolennicy. Tak wyglądał wieczór wyborczy kandydata Zjednoczonej Prawicy Andrzeja Dudy po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów. 41,8% głosów poparcia. Andrzej Duda zwycięzcą pierwszej tury wyborów prezydenckich w Polsce. Andrzej Duda! A tak zareagowali zwolennicy kandydata Platformy Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego na drugi wynik. 30,4%. Z takimi wynikami można się bić o Polskę. Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich. Andrzej Sebastian Duda 8,450,513 głosów, to jest 43,5%. Rafał Kazimierz Trzaskowski 5,917,340 głosów, to jest 30,46% liczby głosów ważnych. Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski zmierzą się w drugiej turze wyborów. Trzeci wynik uzyskał Szymon Hołownia 13,87%. Czwarty Krzysztof Bosak z Konfederacji otrzymał 6,78% głosów. Kandydat PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz zakończył wybory z wynikiem 2,36%. Szósty Robert Biedroń z Lewicy uzyskał 2,22% poparcia. Z wynikiem poniżej 0,5% wybory zakończyło 5 kandydatów. Stanisław Żółtek otrzymał 0,23%, Marek Jakubiak 0,17%, Paweł Tanajno i Waldemar Witkowski uzyskali po 0,14%. Ostatni w stawce Mirosław Piotrowski otrzymał 0,11%. Rekordowa okazała się frekwencja wyborcza. Zagłosowało 64,51% wszystkich uprawnionych. Ta frekwencja, nie licząc roku 1995, wybory prezydenckie, to jest najwyższa i jest również najwyższą frekwencją w ostatnich latach, jeżeli chodzi o wszystkie wybory. Jeszcze większą frekwencję odnotowano za granicą, podkreśla wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. Frekwencja, to znaczy liczba wyborców, którzy zapisali się do spisu wyborców, a następnie odesłali zwrotną, bo nie zagłosowali osobiście, wyniosła ogółem 86,67%. Potrzebna jest pełna mobilizacja, mówił wczoraj prezydent Andrzej Duda. Proszę was o wsparcie, o te kolejne 5 lat, żebyście dali je Polsce przez moje ręce, żebyśmy mogli nadal dobrze prowadzić polskie sprawy. Dziękuję wam jeszcze raz i ruszam! Zwyciężymy! Na Andrzeja Dudę wskazała większość wyborców w Stanach Zjednoczonych. W Rosji głosy rozłożyły się w zależności od rejonu kraju. To była bardzo dobra kampania, mówi europoseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk. Liczyliśmy oczywiście na pierwszą turę, ale przy 11 kandydatach to jest w zasadzie niemożliwe. Według posła Prawa i Sprawiedliwości Norberta Kaczmarczyka sukces kampanii w dużej mierze zależał od mediów. Media lewicowe odwracały przekaz prezydenta. Prezydent nawet wypadając świetnie, niestety nie trafia do każdego domu, bo często ten przekaz jest zakłamywany, więc ja uważam, że prezydent na to, co mamy w Polsce pod kątem również mediów, naprawdę osiągnął fantastyczny wynik. Również Koalicja Obywatelska mówi tylko o sukcesie swojego kandydata. Bardzo dobry wynik Rafała Trzaskowskiego, druga tura i nadzieja, że druga tura skończy się dla nas zwycięstwem. To jest bardzo dobra zaliczka, dlatego że po stronie, można powiedzieć, tych, którzy powiedzieli nie obecnemu prezydentowi, jest 58% Polaków. Wiwaty, radość, ale i rozczarowanie. Tak wyglądały nastroje podczas wieczoru wyborczego u pozostałych kandydatów na prezydenta. Szymona Hołowni, Krzysztofa Bosaka, Władysława Kosiniaka-Kamysza i Roberta Biedronia. Trzecią dość mocną pozycję otrzymał starający się o fotel prezydenta Szymon Hołownia, wcześniej związany ze stacją TVN.
Uzyskał on 13,85% poparcia, co oznacza, że zagłosowało na niego 2 667 000 osób. Czy to jest wynik moich marzeń? Tak, to jest wynik moich marzeń. Myślę, że nikt, kiedy zaczynaliśmy tę drogę 6 miesięcy temu, nie pomyślałby, że to jest w ogóle możliwe. Kandydat Konfederacji na prezydenta Krzysztof Bosak otrzymał z kolei 6,75% poparcia. Wydaje się, że jesteśmy w historycznej chwili. Te wyniki, których nikt nie prognozował, to wyniki zapowiadające prawdziwą polityczną zmianę, jaka zaczęła się na polskiej scenie politycznej. Wynik ten pokazuje, że Konfederacja stała się trzecią siłą polityczną w parlamencie, podkreśla poseł Konfederacji Robert Winnicki. Także to jest bardzo dobry wynik, jak na polityka, który dopiero przebił się w tych wyborach do świadomości no prawie wszystkich Polaków. Cieszymy się. Tego już nie mogli powiedzieć goście wieczoru wyborczego Władysława Kosiniaka-Kamysza. Wielkie rozczarowanie, tak można najkrócej opisać nastrój wśród ludowców. Najbardziej rozczarowany z wyników jest lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Ich kandydat uzyskał jedynie 2,37% poparcia. To 457 tysięcy oddanych na niego głosów. Może to jeszcze nie ten moment, może to jeszcze nie ta chwila, ale ja dalej w to wierzę, że to jest jedyna słuszna droga i ona przyniesie szczęście naszej ojczyźnie. Były kandydat PSL na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz pomimo przegranej w pierwszej turze nie zamierza złożyć politycznej broni. To nie jest ani początek mojej drogi w polityce, ani jej koniec. Koniec jednak w tegorocznych wyborach ubiegania się o fotel prezydenta. Czy gdyby wybory prezydenckie odbyły się 10 maja, scenariusz dla Władysława Kosiniaka-Kamysza nie byłby bardziej optymistyczny? Warto przypomnieć, że przy kandydatce Platformy Obywatelskiej na prezydenta Małgorzacie Kidawie-Błońskiej lider PSL miałby kilkanaście procent poparcia. Były sondaże, które pokazywały 15-17%, ale okazało się, że wchodzi kandydat, który nawołuje do wojny, znaczy do walki, i to poskutkowało właśnie bardzo dużą polaryzacją społeczeństwa. Stwierdziła poseł Koalicji Polskiej PSL Kukiz 15 Urszula Pasławska. Czy przesunięcie wyborów było błędem dla PSL? Zaprzecza temu europoseł PSL Jarosław Kalinowski. No przecież pamiętamy historię z drukowaniem tych kart nieszczęsnych. Nie było składów komisji obwodowych wyborczych. No przecież to była parodia. Nie miałoby to nic wspólnego z demokratycznymi wyborami. Najsłabiej w tych wyborach wypadł kandydat Zjednoczonych Ugrupowań Lewicowych Robert Biedroń. Uzyskał on 2,21% poparcia, a więc zagłosowało na niego 425 tysięcy osób. Wynik ten był niemałym zaskoczeniem dla lewicy. Jesteśmy dzisiaj tutaj, bo wierzymy, że inna polityka jest możliwa, że w polityce jest się dla zmiany. Czasami się wygrywa, czasami się przegrywa. Ale my jesteśmy w polityce po to, żeby w końcu coś się zmieniło. Robert Biedroń zapowiada współpracę z Rafałem Trzaskowskim i poprze go w drugiej turze. Dzisiaj to jest bój o to, w jakiej Polsce będziemy żyli. Wiemy dobrze, że łączy nas jedno. Łączy nas chęć odsunięcia Andrzeja Dudy z jego urzędu. Poparcia w drugiej turze nie udzieli natomiast żadnemu z kandydatów Konfederacja. Konfederacja nie poprze żadnego z tych kandydatów i my zachęcamy naszych wyborców do tego, żeby wzięli udział w tych wyborach, żeby zagłosowali zgodnie z własnym przekonaniem. Nie wiadomo zatem, jak podzielą się głosy wyborców Krzysztofa Bosaka. Jednak w przeciwieństwie do elektoratu Szymona Hołowni jest jemu bliżej do prezydenta Andrzeja Dudy. Ważne będą również głosy wyborców Szymona Hołowni czy lidera ludowców Władysława Kosiniaka-Kamysza. Tuż po ogłoszeniu wyników pierwszej tury wyborów prezydenckich Andrzej Duda oraz Rafał Trzaskowski ruszyli w Polskę na spotkania z wyborcami. Z wieczoru wyborczego w Łowiczu prezydent Andrzej Duda od razu pojechał do Strzelec. Trzeba iść do drugiej tury tych wyborów za 2 tygodnie i rozstrzygnąć. Opowiedzieć się za dalszym rozwojem Polski. Rano prezydent odwiedził Toruń. Później Andrzej Duda spotkał się z mieszkańcami Rypina, gdzie przypomniał o swoich najważniejszych priorytetach. Wsparcie rodziny, rodziny, jeszcze raz rodziny, budowa silnego państwa i promocja Polski za granicą.
rozwój polskiej gospodarki. Rafał Trzaskowski zapowiada rozliczenie rządów Prawa i Sprawiedliwości i prezydenta Andrzeja Dudy chce dokładnie przepytać głowę państwa na debacie wyborczej. Gotowe są do niej oba sztaby. Pan Trzaskowski mówi w tej chwili o złodziejstwie, a sam był w rządzie, przy którym kradziono 50 miliardów VAT-u. Przypomniał rywalowi prezydent Andrzej Duda. Rafał Trzaskowski chce za wszelką cenę odciąć się od błędów koalicji PO-PSL i jej złych decyzji. Spory przeszłości zostały już rozstrzygnięte, a mianowicie kwestia 500+, kwestia wieku emerytalnego, kwestia 13 emerytury, to wszystko jest rozstrzygnięte. Rafał Trzaskowski nie chce odpowiadać na trudne pytania dotyczące Warszawy. Tak zareagował na pytanie w sprawie kolejnego już zrzutu ścieków do Wisły. Pan myśli naprawdę, że się ktoś na to nabierze? Że się pan nabierze na to, że jak jest burza i leci woda do Wisły, to że to powoduje jakiś poważny problem? Problem mieli dziś mieszkańcy stolicy, której ulice zostały zalane przez deszcz. W wielu miejscach ruch został całkowicie zablokowany. Jedna ze stacji metra została zamknięta. W związku z trudną sytuacją w Warszawie związaną z podtopieniami premier Mateusz Morawiecki zwołał spotkanie szefów odpowiednich służb w celu wsparcia działań pomocowych. Kandydat Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski spotkał się z mieszkańcami Tczewa, Kościerzyny i Kartuz. O to chodzi, żeby w tej chwili skoncentrować pełną energię na tym, żeby pójść 12 lipca do wyborów. Prezydent Andrzej Duda odwiedził Trzcinicę i Jawornik Polski. Jestem otwarty na propozycje Polaków, mówił prezydent. Można porozmawiać ze mną również o przyszłości i o kwestiach programowych. Prezydenta Andrzeja Dudę w kampanii wspiera premier Mateusz Morawiecki, który dziś odwiedził Lubelszczyznę. Do oddania głosu na prezydenta Dudę premier zachęcał mieszkańców Łęcznej, Łukowa, Bełżyc i Opola Lubelskiego. Pan prezydent Andrzej Duda jest taką nadzieją, bo jest nadzieją i gwarantem dobrego rządzenia. Rządzenia dla ludzi, dla wszystkich Polaków. Epidemia koronawirusa ustępuje bardzo powoli. Wciąż odnotowywane są kolejne zakażenia. Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, sytuacja na Śląsku się stabilizuje, a w czasie wyborów prezydenckich przestrzegano wszystkich zaleceń dotyczących bezpieczeństwa osób w lokalach wyborczych. Po przerwie do pracy powróciła kopalnia Knurów Szczygłowice, zaś Budryk działa, ale z ograniczeniami do 7 lipca. W cieniu epidemii odbywały się wybory prezydenckie. Udało nam się zorganizować bezpieczne wybory. Wczoraj w lokalach wyborczych na terenie całego kraju każdy, kto się do nich udał, miał okazję obserwować, jak były one wyposażone w sprzęt ochrony osobistej. Dbano też o to, aby w lokalach wyborczych nie było tłumów. Wszystkie komisje wyborcze według naszej wiedzy stanęły na wysokości zadania i doprowadziły do tego, że ta przestrzeń była, że wszystko było bezpieczne i tak naprawdę można powiedzieć, że wizyta w lokalu wyborczym była znacznie bardziej zabezpieczona niż no, na przykład wizyta w sklepie czy w innym budynku użyteczności publicznej. Po przerwie spowodowanej pandemią w tym tygodniu granice z Polską mają otworzyć Czesi. To jest bardzo dobra informacja, bo ona świadczy o tym, że nasi partnerzy, te, którzy też monitorują na bieżąco informacje o sytuacji epidemiologicznej w Polsce, którzy są z nami w bieżącym kontakcie, potwierdzają to, co i my, czyli że jest absolutnie bezpieczne, aby mieszkańcy Śląska podróżowali na południe do naszych czeskich sąsiadów. Ministerstwo Zdrowia przypomina jednak, że cały czas obowiązują wszystkie nakazy, takie jak zakrywanie nosa i ust, tam gdzie nie jesteśmy w stanie zachować odstępu między drugą osobą. Resort zachęca też do systematycznego korzystania ze środków do dezynfekcji w miejscach publicznych. W minioną niedzielę minęły 64 lata od dnia, kiedy poznańscy robotnicy wyszli na ulicę. Żądali wyższych wynagrodzeń, sprzeciwili się komunistycznej władzy. To był pierwszy krok w stronę wolnej Polski. Protesty zostały brutalnie stłumione. Pamięć o uczestnikach tamtych wydarzeń uczczono w Poznaniu. Godzina 6 rano. Robotnicy zakładów, wtedy Józefa Stalina w Poznaniu, rozpoczęli strajk. Robotnicy Poznania wyszli na ulicę, żądając w pierwszej kolejności chleba, ale także wolności. Mówi historyk dr Piotr Gawryszczak. Robotnicy żądali podwyżki wynagrodzeń. Szli z hasłami: chcemy żyć jak ludzie, chcemy chleba, jesteśmy głodni. Ale obok postulatów ekonomicznych i społecznych pojawiły się postulaty niepodległościowe. Precz z komunistami, żądamy wolnych wyborów. Czerwiec 1956 roku to
pierwsza w Polsce próba przeciwstawienia się ówczesnej władzy. Mówi historyk Piotr Boroń. Robotnicy byli zdeterminowani, pociągnęli za sobą tłumy, mówi Lidia Dudziak z Wielkopolskiej Solidarności. Dołączyli do nich również robotnicy zakładów naprawczych taboru kolejowego, później z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji, a później z innych zakładów. Tysiące osób pojawiło się pod Komitetem Wojewódzkim Partii. Ówczesny premier Józef Cyrankiewicz powiedział, że ta ręka, która zostanie podniesiona na władzę ludową, zostanie odrąbana. Przeciwko robotnikom wysłano 10 tysięcy żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego. Na ulicę wyjechały czołgi. Strzały milicyjne, strzały wojskowe doprowadziły do śmierci wielu ludzi, w tym często dzieci. Ginie Romek Strzałkowski, najmłodsza ofiara poznańskiego czerwca, podnosząc prawdopodobnie biało-czerwoną chorągę, która wcześniej upadła, bo ranna tramwajarka upuściła właśnie tą chorągę. Podkreśla wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk. Łącznie w trakcie demonstracji poległo około 60 osób, 600 zostało rannych. Protesty zostały stłumione, ale pamięć o poległych przetrwała na lata. To później znajdzie swój wyraz w kolejnych strajkach, 68, 70 rok, 76, 80, 81. Polacy uwierzyli, że można postawić się komunistycznej władzy. To był silny, niepodległościowy zryw i pamięć o nim, jak co roku, uczczono w Poznaniu. W uroczystościach przy pomniku poznańskiego Czerwca 56 uczestniczyli przedstawiciele władzy centralnej, samorządowcy, kombatanci, a także przedstawiciele organizacji walczących o pamięć o wydarzeniach sprzed 64 lat. To był brak zgody na dalsze poniżanie Polaków. Zdesperowani robotnicy wyszli na ulicę, aby zaprotestować przeciw władzy komunistycznej. Przed tygodniem minęły 44 lata od protestów robotników w Radomiu, Ursusie, Płocku i wielu innych miastach w Polsce. Sytuacja gospodarcza w komunistycznej Polsce w 1976 roku stawała się coraz trudniejsza. Sposobem ekipy Edwarda Gierka na ograniczenie kryzysu były podwyżki, mówi historyk Marcin Szczepan. Ceny żywności poszły bardzo w górę, bo tutaj jeśli chodzi o na przykład cukier, to cukier miał podrożeć o 150%, a mięso i jego wyroby od 70 do 110%. Podwyżki ogłosił 24 czerwca premier Piotr Jaroszewicz. Ich skala wywołała powszechne oburzenie, zwłaszcza robotników, którzy i tak byli w trudnej sytuacji. Niskie wynagrodzenia nie pozwalały na utrzymanie rodzin. Rano 25 czerwca rozpoczęły się robotnicze protesty w Radomiu. Najpierw to były 3-4 zakłady, później kolejne się pojawiły, łącznie były dwie demonstracje główne, które zaczęły zmierzać w kierunku Komitetu Wojewódzkiego. Tam te dwie demonstracje się połączyły i doszło do szturmu na Komitet Wojewódzki, który został podpalony. Protesty odbyły się także w zakładach mechanicznych Ursus. Robotnicy zablokowali tory. Do centrali MSZ napływały meldunki o strajkach w całej Polsce. O 7 rano odnotowano 54 strajki. Władza swoje siły skoncentrowała na Radomiu, gdzie doszło do zamieszek. Za udział w protestach wielu robotników zapłaciło wysoką cenę. Represje, pobicia, aresztowano 2500 osób. Tysiące zwolniono z pracy. Mówi Antoni Macierewicz, współtwórca Komitetu Obrony Robotników. Te protesty uruchomiły wielką, spontaniczną akcję pomocy. Najpierw młodzieży, a potem także wszystkich środowisk społecznych, które się skupiły, by wokół protestu robotniczego zbudować opozycję niepodległościową, która ostatecznie doprowadziła do powstania Solidarności i w dalszym ciągu do niepodległości. W Radomiu prezydent Andrzej Duda oddał hołd bohaterom tamtych wydarzeń. W Warszawie Ursusie przed pomnikiem upamiętniającym protesty robotników kwiaty złożył prezes IPN-u dr Jarosław Szarek.